Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moją pierwszą instalacją linii nawadniającej. Takie rury nawadniające i doprowadzające kupiłam minimum rok temu. A przez ten czas domawiałam poszczególne elementy, złączki, zawory, żeby mi niczego nie zabrakło, jak już zacznę to rozkładać. No i przyszedł dzień, już idą upały, susze, więc już czas to rozłożyć, żeby nie biegać z konewką. Mam rurę nawadniającą, doprowadzającą, jeszcze taką cienką do doniczek ewentualnie. Mam też stary jeszcze wąż pocący, który bardzo fajnie się sprawdza. Na pewno jego też gdzieś rozłożę. No i pora ogarnąć elementy, żeby nic nie zabrakło. Zaplanowałam to tak, żeby każda grządka miała swój zawór, żeby było tak, że jeżeli nic na niej nie rośnie, żeby niepotrzebnie nie podlewać i nie tracić wody. Na moim zdjęciu ogródka z drona zaplanowałam sobie mniej więcej, jak chcę, żeby to wyglądało, żeby policzyć ile elementów, ale ostateczny projekt i tak nie wyglądał tak samo. Bardzo polecam zrobić wcześniej plan, żeby rozrysować sobie, jak to będzie szło, bo bez tego możemy się zaplątać i zdenerwować niepotrzebnie. Rozkładanie tych elementów zajęło sporo czasu i sporo energii, ale jak sobie pomyślę, że nie będę musiała biegać tyle razy z konewką, to na pewno warto. Nie wiem też, jak się sprawdzi taki wąż, czy może trzeba byłoby użyć taśm, które mają otwory kroplujące troszkę gęściej, ale zobaczymy w praniu. Do każdej grządki mam osobny zawór i dwie rurki, które są połączone. Wydawało mi się, że tak będzie lepiej, że ciśnienie będzie lepsze, jeżeli to będzie połączone, czyli że ta rurka będzie wracała z powrotem do tej doprowadzającej. W miejscach ścieżek i tam, gdzie nawadnienie nie jest potrzebne, zastosowałam wąż doprowadzający bez dziurek kroplujących. On jest o tej samej średnicy, co ten drugi wąż kroplujący. Średnicę tych węży mam 16 mm. I do tych węży można kupić specjalne złączki, które po prostu się wciska, żeby je połączyć. I tak to wygląda w połowie prac. Wygląda bardzo profesjonalnie. Elementy tutaj będą zakopane w chodniczku, żeby ich nie było widać, żeby się o nie nie potykać. I już udało się podłączyć, żeby to sprawdzić. Był specjalny zawór podłączający do węża zwykłego na szybko złączkę, więc łatwo podłączyliśmy. Rzeczywiście fajnie kropluje. I tylko czekać na ciepełko i suszę, żeby to wykorzystać. Do zobaczenia niedługo.